Dobry wieczór. Szczęść Boże. Dzień dobry. Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym sobotnim spotkaniu z psalmami. Zapraszam do psalmu. Dzisiaj psalm 90. Posłuchajmy go, pomódlmy się nim, a potem krótki komentarz do tego tekstu. Brzmi on następująco. Błaganie Mojżesza, Męża Bożego. Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką z pokolenia na pokolenie. Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem. W proch każesz powracać śmiertelnym i mówisz, synowie ludzcy, wracajcie, bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, niby straż nocna. Porywasz ich, stają się jak sen poranny, jak trawa, co rośnie. Rankiem kwitnie i jest zielona, a wieczorem więdnie i usycha. Zaiste Twój gniew nas niszczy, tworzy nas Twoje oburzenie. Stawiasz przed sobą nasze winy, nasze skryte grzechy w świetle Twojego oblicza. Bo wszystkie dni nasze płyną pod Twoim gniewem, kończymy nasze lata jak westchnienie. Miarą naszych lat jest siedemdziesiąt, lub gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt, a większość z nich, to trud i marność bo szybko mijają my zaś odlatujemy któż potrafi zważyć ogrom twojego gniewu i kto może doświadczyć mocy twego oburzenia naucz nas liczyć dni nasze abyśmy osiągnęli mądrość serca powróć o panie dokądże jeszcze i bądź litościwy dla sług twoich nasyć nas z rana swoją łaskawością abyśmy przez wszystkie dni nasze Mogli się radować i cieszyć. Daj radość według miary dni, w których nas przygniotłeś i lat, w których zaznaliśmy niedoli. Niech sługom twoim ukaże się twe dzieło i chwała twoja nad ich synami. A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami. I wspieraj pracę rąk naszych, wspieraj dzieło rąk naszych. Moi drodzy, mamy dzisiaj bardzo wyjątkowy psalm, w sensie wyjątkowe są pewnie wszystkie, ale wyjątkowy dlatego, że jest to jedyny psalm w całej Księdze Psalmów, wśród tych 150 modlitw, przypisywany Mojżeszowi. Oczywiście nie chodzi o to, że napisał go Mojżesz, że to jest modlitwa Mojżesza, która gdzieś tam się zachowała do czasów Dawida, nie. Tylko raz, że słowa używane w tym psalmie, w sensie różnego rodzaju wyrażenia, są znane, jakby ze słów Mojżesza z Pięcioksięgu. Dwa, że pewna też sytuacja tego psalmu na to wskazuje. Więc nie chodzi nawet o to, że on go napisał, tylko jakby psalmista tutaj, autor tego psalmu, modli się tak, jakby się mógł modlić Mojżesz. I to jest naprawdę bardzo ciekawa wizja. Chciałbym Wam zwrócić uwagę przede wszystkim na jedną rzecz, chyba najważniejszą w tym psalmie. Na pewno dosyć łatwo zauważyliście, że ten psalm mówi o takiej przemijalności ludzkiego życia. O tym, że kiedy się patrzy na to, jak ludzie mijają, ile żyją, ile trwa w ogóle cały świat, a i tak znamy tylko jego wycinek, no to ten taki krótki okres czasu, że nam się czasem wydaje długi, bo to niby kilkadziesiąt lat, to jakby w oczach wieczności, w oczach ogromu tego świata i wszechświata w takiej mierze, pokoleń, które przeszły, przeszły przez ziemię, no to jest po prostu jak trawa, która więdnie. I w całym tym psalmie, jakby pobrzmiewa taka nuta przemijalności, prochu, do którego wrócimy, też taki, takiego trudu i takiego zmęczenia ludzkim życiem. Rzeczywiście, ten psalm można sobie dosyć łatwo włożyć w usta Mojżesza, który przez całe życie idzie przez tą pustynię, któremu no de facto nie, nie, nie udaje się dojść do ziemi obiecanej, w sensie jego naród wchodzi, ale on nie. Który na pewno przeżył po prostu tysiące różnych trudów i zmęczeń i marności w tym życiu, i ma takie pewnie poczucie, no właśnie, to wszystko takie. Jest męczące, trudne, a potem się rozsypuje w proch, no i tyle mnie widzieli. Tylko, że warto zauważyć, kiedy się tym sam czyta dosyć tak uważnie, że w tej warstwie tej takiej przemijalności, kiedy na nią spojrzeć z pewnej strony, jest coś niezwykłego. Szczególnie jakby ważne jest to zdanie w trzecim wersecie, gdzie jest napisane: Jakby Mojżesz wkłada w usta pana Boga takie zdanie, Synowie ludzcy, wracajcie. Co to znaczy? Można na tym psalm spojrzeć też odwrotnie. W sensie nie ze strony człowieka, który jest przemijalny i który umiera, tylko ze strony Pana Boga, który patrzy na świat, patrzy na ludzi, szczególnie na ludzi, którzy są od Niego odlegli, w takim sensie odeszli z raju, i Pan Bóg bardzo chce ich powrotu. Zobaczcie, jak cudowne jest to zdanie. Jeżeli spojrzeć na nie ze strony Pana Boga, to Pan Bóg, który nas teraz nie ma. W sensie nie jesteśmy u Niego. Ja wiem, że On oczywiście jest z nami, że jakby on jest wszędzie, że jest obecny, również tutaj, ale de facto nie jesteśmy w tym świecie i w takiej wersji, i jakby w takiej kondycji, w jakiej Pan Bóg by chciał, żebyśmy byli, w jakiej nas stworzył, czy nie jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być, to Pan Bóg będąc tam jakby sam, jeśli tak można powiedzieć, jakby tęsni za nami i mówi: Synowie ludzcy, wracajcie do mnie. W sensie chodźcie do mnie z powrotem. I w takim kluczu moment śmierci, moment przemijalności dla Pana Boga. To jest tak, jakby ktoś wrócił z dalekiej podróży. Pomyśl sobie, jak ktoś, nie wiem, czeka na ciebie na lotnisku, jeżeli może kiedyś byłeś gdzieś daleko i jeszcze przez długi czas. I ten ktoś to jest na lotnisku i wiesz, że chleczkę wyjdziesz przez bramki, że go spotkasz. No to nie odczuwa tego jako jakiejś śmierci, jako czegoś trudnego, tylko się strasznie cieszy, że cię zobaczy. I tamta osoba, która jest po drugiej stronie, jeżeli na przykład była w jakimś egzotycznym i superowym miejscu, to może nawet odczuwać to jako pewnego rodzaju koniec. Może mówię tu przez swoje własne doświadczenie, ja mam tak zawsze. Kiedy wracam właśnie gdzieś tam z dalekiego świata, z różnych niesamowitych krain, do naszej polskiej ziemi, chociaż ją bardzo kocham, no to kiedy wysiadam w Warszawie, czy gdziekolwiek indziej, to mam takie poczucie, o matko, skończyło się coś niezwykłego, wracamy do normalności, ale gdyby ktoś na mnie czekał, czasem ktoś na mnie czeka, to wiem, że ta osoba się strasznie cieszy, że ja wreszcie do niej wróciłem. I to jest dokładnie to. Pan Bóg to jest taki ktoś, kto czeka na lotnisku, yy, aż wrócimy wreszcie, aż wrócimy z tego naszego wygnania, aż wrócimy z tego naszego pałętania się nie wiadomo gdzie i jakby zaczniemy z Nim wreszcie być. Koniec taka rzecz, może to nie jest bezpośredni komentarz do tego psalmu, ale tak mi się przypomina, jak teraz to do was mówię. Ja kiedy spowiadam, yy, w ogóle kiedy myślę o grzechach, w sensie kiedy spowiadam albo się, czyli myślę o swoich własnych grzechach, yy, albo kiedy słucham grzechów innych, to czasem takie pytanie sobie cię zadaję, co się w Panu Bogu dzieje, kiedy on te nasze grzechy widzi? W sensie, co Pan Bóg, no przepraszam, że to może głupie słowo, ale co Pan Bóg czuje? Ja wiem, że on oczywiście nie jest taki jak my, ale co Pan Bóg przez odpowiednią analogię odczuwa w sobie, kiedy my grzeszymy? Kiedy widzi moje grzechy, kiedy widzi Wasze grzechy? I tak mi się czasem myśli, że Pan Bóg w tych momentach naszego grzechu. To nie zna czegoś takiego jak, nie wiem, rozczarowanie albo taki zawód. O matko, znowu odeszli, znowu nagrzeszyli, znowu załamali, znowu mnie zawiedli. Nie, nie. Jakby Pan Bóg nie zna czegoś takiego. On jest jakby no, samą miłością, więc on nie zna rozczarowania, bo on zawsze wierzy, że będzie lepiej. Ale skoro jest właśnie miłością, to zna jedno na pewno i to zna to w mierze nieskończonej, dlatego że u niego wszystko jest nieskończone. To jest w ogóle niesamowite. Bóg jak cierpi. To cierpi nieskończenie. Bóg jak się cieszy, to się cieszy nieskończenie. Ja wiem, że to wszystko są analogie, bo on nie jest taki jak my, ale, ale on ma wszystko nieskończone. Co to znaczy? Otóż ja sobie myślę, że Bóg na widok naszych grzechów, czyli tych wszystkich miejsc, właśnie gdzie jakby nie idziemy po jego zamierzeniu, po jego myśli, po jego, jakby nie według jego planu, który on nam dał, to Bóg się po prostu czuje strasznie samotny. Dlatego, że zobaczcie, na czym polega grzech? Grzech polega na tym, że my z nim nie jesteśmy. Że albo go po prostu zostawiamy, czyli przestajemy z nim gadać, przestajemy z nim się spotykać, albo wręcz żyjemy tak, jakby go nie było, albo właśnie podejmując decyzje, które są niezgodne z nim, de facto mówimy, mu, jesteś niepotrzebny. Mówimy, jakby Twoje rady, Twoje pomysły, Twoje ścieżki są zbędne. Jakby nie są nam potrzebne, mamy swoje własne lepsze. z tym mówimy Mu, nie jesteś ważny, idź sobie na bok. I tak sobie myślę, że na widok naszych grzechów to Pan Bóg przede wszystkim, nade wszystko, odczuwa, jeżeli tak można powiedzieć, samotność, po prostu bezbrzeżną, nieskończoną samotność. I w takim kluczu to zdanie, synowie ludcy, wracajcie, jakby się zupełnie inaczej układa. To jest taki, takie wołanie Pana Boga samotnego, który nas stworzył po to, żeby z nami być, nas z nim nie ma i on woła: no wróćcie wreszcie do mnie. I to się oczywiście stanie tak kulminacyjnie w momencie śmierci. Wtedy już naprawdę do Niego wrócimy i wpadniemy w Jego ręce, w cudowne, najlepsze ręce świata. Ale można też wracać do Niego, oczywiście, jeszcze przed śmiercią. Wtedy, kiedy z Nim jesteśmy, wtedy, kiedy z Nim naprawdę budujemy bliskość, kiedy staramy się żyć według Jego zaleceń, przykazań, to wtedy znowu do Niego wracamy. To jest takie też ładne zdanie, którego w tłumaczeniu trochę nie widać. To pierwsze: Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką. Tam w tłumaczeniu można by to słowo ucieczka też przetłumaczyć w jednej wersji językowej jako domem. W sensie byłeś dla nas domem. To jest się związane też jakby z historią Mojżesza. Zauważcie, że oni uciekali jakby przez tą pustynię przez 40 lat z tego Egiptu, ale de facto ta ucieczka była ich domem. W sensie jakby Pan Bóg, który był ich ucieczką, stał się jednocześnie ich domem, no bo zamieszkali w Panu Bogu. I to jest dokładnie to. Można z Panem Bogiem jakby już do niego wrócić tutaj, można z nim być tutaj. Ja to wiem, że Wam o tym mówię pewnie zawsze i tysiące razy to powtarzam, ale to jest bardzo ważna rzecz. Sensie. Dla mnie jakoś chyba w ogóle taka, taki klucz nawrócenia. Klucz nawrócenia to jest po prostu zapełnić Bogu samotność. To jest sprawić, żeby wreszcie Pan, Panu Bogu zwrócić to, co mu się należy, a my mu się należymy. I kochani, ja wiem, że w takim porządku, jakby pewnej prawdy, istoty, to Pan Bóg niczego nie potrzebuje. Ale mimo, że niczego nie potrzebuje, to mówi do nas wracajcie. Mimo, że on wcale do niczego nas nie potrzebuje, to jest niesamowite, to jakby nie może bez nas żyć. Na tym polega miłość. On jest pełny, niczego mu nie brak. On jest po prostu pełnią no, miliardowo-procentową. A jednocześnie mówi wracajcie, bo mi bez Was jest źle. Bo kiedy Was nie ma, to ja jestem sam. I pani, dla mnie ten psalm jest o tym. Jakby bardzo go lubię czytać, nie ze strony właśnie człowieka, który mówi: O, moje życie takie marne, i przemija, i się skończy, i to wszystko takie trudne, i ciężkie, i tak chociaż to oczywiście znam też, ale przede wszystkim sobie go czytam jako pewnego rodzaju taką tęsknotę Boga, który mówi: Wracajcie do mnie, nasycę was łaskawością, dam wam radość według miary tych wszystkich dni, kiedy doznawaliście niedoli. Ukaże moje dzieło waszym oczom, moja chwała nad wami rozbłyśnie, i moja dobroć będzie z wami. Mówi wracajcie do mnie. Kochani, posłuchajmy dzisiaj tego wezwania, gdzie Bóg z ogromną tęsknotą, z ogromną miłością mówi, no wróćże wreszcie do mnie. Pomódmy się. Nasz dobry Ojcze, doskonale wierzę, że my nic nie potrafimy bez Ciebie, i że jeżeli Ty nam nie dasz jako łaski tego, co mamy zrobić, to i tak tego nie zrobimy. Dlatego, skoro za nami tęsknisz, a wierzę głęboko, że tak jest, skoro nas pragniesz i chcesz z nami być, to sam nas do siebie przyciągnij, to Ty spraw, żeby to, czego pragniesz, się stało, to Ty w nas spraw tę łaskę, żebyśmy za Tobą tęsknili i do Ciebie chcieli wracać. Naucz tego nasze serca. Niech tak się stanie. Amen. Dajcie, proszę, swoje czoła do błogosławieństwa. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Tyle na dzisiaj, kochani, widzimy się pewnie, albo raczej słyszymy, chociaż nie, za tydzień chyba nie, bo będzie Wielka Sobota, więc nie wiem czy będzie Psalm, więc jeżeli nie za tydzień, to na pewno za dwa tygodnie. Spotkamy się w następnym komentarzu do Psalmów. Życzę Wam dobrej nocy, miejcie się najlepiej, no i do usłyszenia. Z Bogiem, Błogosławie.